pierwszy w historii Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju gościmy na sesji Miss Polski, kryniczankę Katarzynę Krzeszowską, Miss Polski 2020. Szanowni Państwo, ta chwila chyba przejdzie do historii naszego miasta, bo o ile mnie pamięć nie myli, chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji wręczać gratulacji mieszkance Krynicy, która zdobyła tak zaszczytny tytuł Miss Polski. Myślę, że jest to absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Pani Katarzyno, po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Pani tego zaszczytnego tytułu, ale zanim złożymy życzenia, chcę podziękować jeszcze za coś wyjątkowego, ponieważ w wielu mediach podkreślane było, że Pani pochodzi z Krynicy-Zdroju. To dla takiego niewielkiego miasteczka wielkie wyróżnienie. Ja już dziękuję Pani bardzo za fantastyczną promocję naszego miasta. Gratulując Pani, oczywiście Pani rodzinie. Życzę, myślę, że tych życzeń będzie bardzo dużo, ale ja przede wszystkim życzę, aby spełniła Pani wszystkie plany i marzenia, Pani osobiste. Jeżeli się to uda, przy udziale również i nas, będzie nam bardzo miło. Mam nadzieję też, że jak będzie Pani już wygrywała wybory Miss World, to będzie Pani na pewno pamiętała też, że jest Pani z Krynicy. Wszystkiego co najlepsze. Ja też mówię Ci, Kasiu, po imieniu, bo pamiętam Cię ze szkoły podstawowej i patrząc na Twoje siostry, przypominają mi one Ciebie bardzo. A zatem i Tobie życzę powodzenia i tego, żebyś została taka, jaka jesteś, bo ta tak zwana skromność przebija przez Ciebie. Jak również życzę Twoim małym siostrzyczkom, aby poszły Twoje ślady. Wszystkiego dobrego, Kasiu. A teraz może specjalnie dla Ciebie i dla Państwa również wystąpi przed nami również młoda, piękna osoba, obecnie maturzystka. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Jest to Jagoda Braciszewska. Chciałabym wszystkim, szczególnie swojej rodzinie, podziękować za wsparcie, za kibicowanie mi przez cały ten czas, który został poświęcony wyborom miejsc, nie tylko Polski, ale też Małopolski. Chciałabym podziękować wszystkim Krynczanom, burmistrzowi, który tak pięknie mnie tutaj dzisiaj przyjął, a także salonowi kosmetyczno-fryzjerskiemu Ewa, który pomaga mi od samego początku i to są osoby też bardzo wyjątkowe dla mnie. Także dziękuję wszystkim. Pozdrawiam telewizor 7 Dolin, Katarzyna Krzeszowska.